shouldn't have gone so deep. Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, z tej strony Jack, witam się z wami, próbując się przesnikować przed lewiatanyńskim smokiem morskim, który już tym razem mnie nie zaskoczy jak w poprzednim odcinku. Kurde, mogę sobie jeszcze zrobić ogniwa jonowe do prona, ale raczej nie będą mi potrzebne. Ja póki co lecę tutaj do finalnego miejsca prekursorów w grze. I kurde... Czas je sobie odblokować. Mamy to. Robiłem sobie przy okazji jeszcze kopię absolutnie każdej tej. Jak słychać? Absolutnie każdej. Jest. Warning, vaccine development program terminated. Emperor egg hatching project terminated. Live specimens terminated. Evacuate immediately. Okej. No. Okej. To mogę... Z tego mogę pozyskać normalnie te, nie? Okej, będą trzy kostki. I co teraz? O proszę! Nagrom... I co, nowy taki kryształ się zrobi? O, kolejne rzeczy do skanowania. A kończąc temat, zrobiłem sobie kopię każdej... tabliczki wsadziłem do plecaka prona, bo kto wie, a nóż się jeszcze przydadzą. Okej, robi się powoli. No dobra, no ode mnie póki co ja tutaj nie mam nic do gadania. Co mamy tutaj? Myślę, że w proń sobie będę łaził. Czemu by nie? Okej, tu jest kolejny portal! Pięknie, a czekaj, nie mam przy sobie tego, nie? No nie. Wolę sobie obrócić na wszelki wypadek. Tutaj jest, proszę, po jednej tabliczce. W sumie zabierzmy obie te wszystkie trzy te kostki. Dobra, na razie nie będę tędy przechodził, ale już z wielką chęcią sobie ten portal odblokuję. Czy tam otworzę, zasilę, bla bla bla. Dobra, jeden portal mamy do sprawdzenia. Sprawdźmy, czy jest ich tu więcej. Trzeba też poskonować wszystkie te rzeczy. To jest mus. Dobra, tu nie ma przejścia, a tutaj... Uuu, proszę, proszę. Co my tu mamy? O, czy to jest... Rura odpływa... Czy to jest ten... Tak, to jest to! Gdzie... To jest to, gdzie te wymienniki ciągnęły wodę. Łypacze przenoszące enzym opuszczające ośrodek kwarantanny. Rury odpływające są pełne łypaczy, które przemieszczają się w drogę powrotną na powierzchnię. Osobniki nie wykazują objawów infekcji. Wszystkie zeskanowane osobniki przenoszą enzym 42, który według danych hamuje rozwój bakterii. Jamy brzuszne osobników są puste, co oznacza, że mogły opróżnić zawartość przed wejściem do rur. Aha, a... co to wnosi? Nic. Jeśli łopacze rozwinęły zdolność do rozprowadzenia enzymu przez sieć rurociągów, może to częściowo wyjaśnić mechanizm, w jaki sposób życie na 4546B przeżyło od czasu epidemii bakteryjnej. No, poniekąd to wyjaśnia. To jakieś, nie wiem, akwarium walnięte, dobre pytanie, w jakim celu. Rura napływowa. Łypacze wpływające do ośrodka. Rury, które czerpią wodę do ośrodka kwarantanny, są pełne łypaczy przybywających z powierzchni.
Ryby nie wykazują oznak zaniepokojenia. Wszystkie zeskanowane okazy spożyły duże ilości nasion i materii organicznej z powierzchni. Niektóre osobniki wykazują początkowe objawy infekcji. No, czyli tu są zasane, tędy, czy nie, tu jakoś, pyk, 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 pyk. A, i tutaj wypływają, pyk, i lecą, lecą gdzieś tam po bokach, dobra. Już coś poskanuje, czy nie bardzo? Chyba nie bardzo, nawet nie mogę zejść niżej. A podejrzewam, że zeskok tam, o ile się da zeskoczyć, a jeśli się da, to O, a może nie, może jednak nie byłby samobójstwem. Czyli może jednak dałoby się zejść. Kontrola wymienników. Woda płynąca do i z głównego ośrodka kwarantanny jest automatycznie kontrolowana, niezależnie od innych środków ostrożności. Dane o składzie wody zostały zapisane. Napływ. Woda jest zasysana z różnych biomów na powierzchni planety. Temperatura wody jest znacznie niższa niż w środowisku wulkanicznym zewnątrz obiektu. No ciekawe dlaczego. Dzięki czemu jest znacznie bogatsza w mikroorganizmy i składniki odżywcze. Woda pozbawiona tlenu jest wypompowywana z systemu i wraca na powierzchnię. Czyli może ten wymiennik ma jeszcze inną opcję, może on dostarczy jakoś tlen. Tak, chyba tam będzie się chyba dało zejść. Może on tutaj dostarcza tlen do tych akwariów? Kto wie? Dobra. Nie, no mogę tu zejść normalnie, fajnie. Tylko pytanie, czy coś tu się znajduje. Nic a nic. Dobra. W sumie, czy dałoby się tak wejść? Tak tutaj? Nie bardzo. A tak? No tak już prędzej. Albo i nie. Super. Ramiona przystosowane do używania ich pod wodą, ale niekoniecznie do używania ich na ziemi. Na lądzie znaczy się. Szczury lądowe straszne z tych pracowników Alterry. No. Oj, oj, widzieliście jak się te czarne tekstury musiały doczytać przez chwilę? Ajajaj. To się wydarzyć nie powinno. Okej, i są nowe. Dobra, mamy dwa przejścia. Jedno jest za barierą. A jedno ma przy sobie jakieś dane. O, więcej danych, proszę. Czyli tutaj jakiś składzik, nazwijmy to. Co to jest? Jajo widmowego? Trochę mi to tak wygląda. Zachowana skorupa jaja. Nie jest powiedziane konkretnie póki co jakiego gatunku. Skorupa jaja lewiatana cesarskiego! Skorupa składa się z grubych warstw związków węglowych, co wskazuje na wydłużony okres wylęgu. Ten gatunek lewiatana może dać potomstwo tylko raz w ciągu stulecia, a może nawet tylko raz w całym życiu. Napięcia w pobudce skorupy to powinien być chyba punkt kolejny. Dokładne napięcia wskazują, że skorupa została rozcięta za pomocą narzędzia wspomaganego laserem, a zarodek został usunięty sztucznie przed całkowitym wzrostem. Serio? Tak bardzo dążyliście do odpowiedzi, prekursorzy? No, już, niech to znika. Analiza. Brak czasu na opracowanie szczepionki antybakteryjnej mógł zmusić badaczy do pozaziemskich do otwarcia jaj i wydobycia zarodka do badań. Możliwe jest również, że oddzielenie od rodzica i środowiska naturalnego naruszyło warunki konieczne do naturalnego wylęgu młodych. No, nieciekawie. Czy... płód w dobrym stanie. Aha! Czy to... O Jezus! Widzicie, jak to wygląda? Widzicie, jak to... Patrzcie na twarz! Widzicie, jak to wygląda? Dokładnie tak samo
No, może nie dokładnie, ale jak to, co na te wiadomości zostawiało? Czy to, co z nami gadało? Czyli Lewiatan Cesarski nadal żyje i jeszcze z nami gadał! Telepatycznie na to wychodzi! O Boże! Płód Lewiatana Cesarskiego, ale aż mi tyle tu brakło po tym zassaniu. Okej. Okay. Płód zachowany w dobrym stanie w gablocie prawdopodobnie był dzieckiem dorosłego osoblika przetrzymywanego w tej placówce. Powierzchniowe uszkodzenie okazu wskazuje, że został sztucznie usunięty z jaja, czyli z tamtego jaja, skanowanego przed chwilą. Niedostatecznie rozwinięta tkanka wskazuje, że organizm zmarł podczas procesu usuwania. Do przewidzenia. Próbki tkanek pobrano z przewodu pokarmowego. Analiza. Wydaje się, że obcy próbowali znaleźć formułę leku na bakterie z enzymów wytwarzanych przez przewód pokarmowy okazu. Bez młodego, zdrowego okazu wysiłki te były daremne. Oluj, czy tu się znajduje naprawdę... Fajnie, że ogień przenika przez tekstury. Czy tu się naprawdę, może gdzieś tam, znajduje... Lewiatan Cesarski? Na razie wszystko na to wskazuje. Dane projektu Enzym 42. Według przetłumaczonych wpisów odkryto miejscowy gatunek lewiatana, który wytwarza unikalną substancję zwaną enzymem 42, która hamuje objawy bakteryjnego zarażenia kharą. W innych miejscowych organizmach próbka została zdobyta i jest przetrzymywana do dalszych badań w specjalnie przygotowanej bazie. Pozaziemscy naukowcy poczynili ogromne wysiłki, aby stworzyć odpowiednie warunki środowiskowe dla stworzenia, w tym wprowadzenie współzależnych roślin i zwierząt za pomocą lokalnych bram teleportacyjnych, ale mimo to jego zdrowie szybko się pogorszyło. Podczas nałożonej kwarantanny wszystkie bramy teleportacyjne i pola siłowe zostały szczelnie zamknięte. Wszelkie próby przekształcenia enzymu w szczepionkę okazały się nieskuteczne. Dobra, poskanujmy jeszcze tutaj wszystko. Przedmiot obcych. Ej, literalnie to wygląda jak kamień kura z tajemniczych sobotów. Materiał budulcowy. Ma podobne przedzielenia jak kamień kura. Jak ktoś kojarzy, to pozdro. I szanuję, że się oglądałeś serial. Ten kamieniopodobny obiekt zawiera zarówno części organiczne, jak i mechaniczne. Ma on jakieś powiązanie genetyczne oraz technologiczne z projektem samoteleportujących się maszyn napotkanych w innym miejscu, czytaj przestrzeniaków. Wygląda na to, że obecnie nie pełni on żadnej funkcji i oczekuje jakiegoś rodzaju procedury aktywacji. Materiały takie jak ten mogą być podstawowym budulcem obcych urządzeń technologicznych albo nawet samych kosmitów? What? Artefakt w kształcie półksiężyca. O, Montresorski port kosmiczny. Tak to wygląda troszeczkę. Implant namierzający. Okej, okay. Przedmiot emituje sygnał o wysokiej przepustowości, pokrywający się z przechwyconymi transmisjami obcych. DNA na obudowie wskazuje na to, że przedmiot znajdował się wewnątrz organizmu pochodzącego z 4546B. Organizm, czy rozmiar sugeruje, że był to organizm z klasy lewiatańskiej. Poza namierzeniem i transmisją lokalizacji mógł także rejestrować dane o okazie, ale nie można uzyskać do nich dostępu. Niezwykłe pudełko. Wygląda jak kostka do gry. Ale na pewno nią nie jest. Rozdrabniacz materii organicznej. To urządzenie zawiera bardzo niestabilny, radioaktywny izotop, prawdopodobnie zdolny zniszczyć wszelkie organizmy poddane jego działaniu, pozostawiając fizyczne struktury w dobrym stanie. Mimo że działałyby idealnie jako broń, bardziej prawdopodobne jest jego użycie do sterylizo... Facehugger, trzymaj się z dala od mojej twarzy. Prawdopodobne jest, że użycie, że był on używany do sterylizowania przestrzeni w celu późniejszego zasiedlenia. Używanie go bez instrukcji byłoby nierozważne, prawda? Pusta gablota.
O, tak czułem. Nanoboty. Skany pokazują jakiś rodzaj zaawansowanych nanobotów wewnątrz tej pozornie pustej gabloty. Te boty są znacznie mniejsze niż jakiekolwiek wytworzone w Federacji i nie jest możliwe ustalenie ich dokładnej funkcji. Wypuszczenie ich byłoby jednak nierozsądne. No racja. Technologia obcych. Urządzenie tłumaczące! Proszę, proszę. Urządzenie przechowuje dane lingwistyczne ponad 1000 różnych języków. Rdzeń pozwala na tłumaczenie i czytanie tekstów obcych. Analiza zawartych danych ujawnia dużą liczbę starożytnych ziemskich języków. Gdzie jest mój nóż? Ty, zarąbał mi nóż? Czego? A nie, ja go w cyklopie zostawiłem, dobra. Dobra, nieważne, nieważne. Ale wiecie co? Może wejdę do Prona. Tam nie będzie mi to gryzło. Mimo iż to mi nie zadaje dużych obrażeń, ale... Nie będzie mnie gryzło tak czy siak. Dobra, dane. Analiza zawartych danych ujawnia dużą liczbę starożytnych tu języków ziemskich, a także termin CHBCLIV, który często pojawia się w danych urządzenia. Jego znaczenie jest niejasne. Urządzenie wydaje się być skonfigurowane do tłumaczenia na język jego twórcy. Nie wygląda na to, by działało w drugą stronę. Oczywiście. Dobra. Starożytne ostrze. Starożytne ziemskie ostrze. Co warte zaznaczenia. Dziwna rycina. Ej, wygląda jak Yin-Yang. Statua obcych. Okrągły przedmiot. Ej, widziałem gdzieś coś podobnego, tylko teraz nie pamiętam gdzie. Projektor holograficzny. Prymitywny artefakt. O, to wygląda jak z Pataponów jeden ten. Myślałem, że mnie tak śledzi, ale nie, to się po prostu obraca. Będzie jakaś antygrawitacja ma w tym swój udział. Dobra, do Prona po raz kolejny. Urządzenie tłumaczące, nie to było, projektor holograficzny. To urządzenie zawiera urządzenie sieciowe i holograficzną jednostkę projekcyjną. Byłoby prawdopodobnie używane jako przekaźnik komunikacyjny, przechwytujący i wyświetlający obraz użytkownika do oddalonego miejsca. Wydaje się, że nie ma innych podobnych urządzeń w zasięgu. No, trochę jak w tym, jak w Gwiezdnych Wojnach, tylko oni tam na przykład mieli na rękach, mieli takie coś podobnego, tylko nie z dziurkami, tylko taki dysk łączny. I tutaj w środku było takie niebieskie i na tym się wyświetlał hologram tych, z którymi się gadało. Albo po prostu staliście przy takim dużym stole holograficznym i działało to w podobny sposób. Dobra, prymitywny artefakt. To urządzenie dzieli wiele podobieństw z tabliczkami dostępu do placówek obcych, aczkolwiek jego struktura jest raczej mniej skomplikowana. Możliwe, że miało podobne zastosowanie. Nadawanie dostępu, bezpieczeństwa i przechowywanie ważnych danych i dlatego było tu trzymane jako forma kompatybilności wstecznej. Dobra, rycina obcych. Ta rzeźba ma kilkaset tysięcy lat i została wykonana z nieznanego naturalnego włókna wyhodowanego na nieznanej planecie. Wykazuje uderzające podobieństwo do symbolu Yin-Yang starożytnej Ziemi. To podobieństwo można wytłumaczyć dwoma różnymi teoriami. Po pierwsze, pierwsza jest taka, że obcy odwiedzili Ziemię przed IV wiekiem przed naszą erą i wpłynęli na rozwój starożytnej chińskiej filozofii. I druga teoria, pojęcie Yin-Yang może być uniwersalne. Yin i Yang zasadniczo opisują współzależność, pozornie przeciwstawnych sił. Może to być konieczne, egzystencjalne zrozumienie jakiejkolwiek formy we wszystkich wystarczająco rozwiniętych cywilizacjach. Zwężające się dwa okręgi zjednoczenia w przeciwległych i minimalnie małych punktach skończone... Dobra, nieważne... jest jedynym logicznym sposobem przedstawienia tego zrozumienia i mogłoby zostać stworzone przez inne inteligentne istoty niezależne od ludzi. Kurde, ta ozdoba tutaj na rękojeści to jest koń czy wilk? Chyba koń.
Starożytne ziemskie ostrze datowane na XIII wiek. Próbki krwi z ostrza pasują do DNA 7 głów stanów z tamtego okresu. Skąd ty to wiesz? BDA, kochane. Niniejszy dowód potwierdza teorię, że kosmici są starożytną, urodzoną w kosmosie rasą, która zajmowała się badaniem mniej rozwiniętych ras. Statua obcych. Ten artefakt nie jest zasilany, co sugeruje, że raczej pełnił funkcję ceremonialną, a nie praktyczną. Piramida przypominająca pnącza wijące się ku górze ku ciepłemu niebieskiemu kamieniowi zamocowanego nad nią. Może to reprezentować roślinę, która rośnie na domowej planecie obcych, budynek o znaczeniu religijnym lub nawet przyciąganie grawitacyjne ich domowego układu słonecznego. No dobra. Poskanowane, ale w sumie nie posprawdzane, tu mnie jeszcze nie było. Zdjątko! Jest powoli widoczne. Ej, tył ma trochę jak ten. Tył ma trochę jak smok morski. Dane badawcze o lewiatanie cesarskim. Kategorie wielkości okazu stały skategoryzowane w górę, aby pasowały do tego gatunku. Żerowanie i trawienie. Dane badań obcych sugerują, że mimo swojej wielkości ten okaz żywi się wyłącznie mikroorganizmami przefiltrowanymi z wody, które z kolei zależą od skomplikowanego ekosystemu życia roślinnego i zwierzęcego. 2. Reprodukcja. Ogromne, jajnikopodobne organy znajdują się w środkowej sekcji stworzenia, co sugeruje, że tak jak inne gatunki na tej planecie znosi jaja, ale wewnętrzna blizna sugeruje prawdopodobną niepłodność. Oj. Enzym 4.2. Imperator wytwarza enzym wewnątrz swojej jamy brzusznej, aby rozłożyć swoje jedzenie i czasami wypluwa go do otaczającej go wody. Odkryto, że ta substancja neutralizuje efekty bakterii i jej obecność w ekosystemie w dniu dzisiejszym może wyjaśniać, w jaki sposób życie na planecie przetrwało wybuch epidemii. Pozostaje do wyjaśnienia, jakim mechanizmem dostarczany jest enzym. Łypaczy z innego miejsca. Zdrowie. Analiza porównawcza rozmiaru i przemiany materii pokazuje, że ten okaz schwytany przez badaczy miał około 1600 lat? What? 16 wieków na karku. Wow! Chciałbym tyle pożyć, naprawdę. Ale może nie w Polsce. Jakby się PiS miał utrzymać, to wolałbym już zdechnąć. Obszerne blizny wewnątrz i na zewnątrz sugerują, że znacznie przekroczył maksymalną długość życia swojego gatunku. Podsumowanie. Podczas gdy zdrowy okaz lewiatana cesarskiego miałby potencjał na uleczenie choroby, nieprawdopodobnym jest, że jakiekolwiek okazy przetrwały procedury kwarantanny. Oj. No ale chyba ten lewiatan, ten... Ta matka, bo chyba same babki tutaj są, mam wrażenie. Nie ma tutaj, nawet żniwiarz lewiatański to jest babka, to nie jest facet, to jest babka. Chyba, że to jest obojnek akurat, no ale to nie wiem. Dobra, i tu jeszcze jest przejście. Zobaczmy. Tutaj nic nie ma. O, widzimy chyba kolejny portal. Dokładnie. Czy mam kostkę, żeby go otworzyć? Mam ostatnią kostkę. Czyli co? 4 portale tu są. Ciekawe, gdzie mnie zaprowadzą. Dobra, zanim... Wiecie co? Na wszelki wypadek nadryluję sobie więcej tych kostek. Żeby... Bynajmniej tak ze... 2 mieć. I tu potrzebuję tabliczkę niebieską. Dobra. Do środka w takim razie. O proszę, tam jest kolejne przejście. Co my tu mamy? No jest... Jest woda. A co będzie w wodzie? To jest dobre pytanie. Dobra, zanim wejdę do wody... A, tam nie wejdę. Nie ma gdzie wchodzić. Chyba mieli na przyszłość już zbudowane. Dobra. Chlub do wody w takim razie. Okej.
O! Tak, to ona! Others came here once. They built these walls. They played alone. They bored me. Now they're gone. And instead, we have you. We are curious whether you swim with the current or fight against it as they did. Holy moly! Czyli to ona z nami gadała! Jak trafiłem! Jak trafiłem! Jest sporo tu akwarium. Oho, jest kolejna brama! I są jaja! Detecting unusually passive behavioral patterns in nearby predators. Reason unknown. Ej, serio? Cześć, Stalker. Chcesz mnie ugryźć? Nie, ej! O kurde, czyżby lewiatan cesarski jako cesarz, czy tam imperator panował nad wszystkimi? Environment scans indicate the water here is rich with a rare plankton-like life form, which depends on the organic detritus produced by the ecosystem around it. No please, daj się poskanować. Daj się zeskanować. Unlike other alien facilities, scans indicate this location supports a diverse and healthy ecosystem. Explanation unclear at this time. Proszę, czyżby to był ten enzym? No to wygląda. Ale kurde, nie mogę jej zeskanować. Dlaczego? Ją chcę skanować. Dobra, mamy tutaj te jaja, może sprawdźmy je. Może wtedy będę mógł ją zeskanować? Coś nie, ja więcej mam zrobić, żeby mógł ją zeskanować. O, są łypacze, miło. Nie, pojemnik. O! A kurde, już myślę, że chcę mnie dziabnąć, ale jednak nie. Jak oni tego rekina tutaj wsadzili? Dobra, może inaczej, nie jak. Po co oni go tu wsadzili? To jest lepsze pytanie. No, pytanie. Okej. Okay. Włóż kostkę. No, na szczęście mam. My young need to hatch, to play outside this place. We have been here so long. The others built a passage to reach the world outside. I asked them for this freedom, but they could not hear me. If you help us, I will give you freely what the others tried in vain to take. Nie no, ja tam chętnie, dawaj! Ja jej robię fotkę. Pyk! Idealnie! Dobra, ale zanim otworzymy przejście, którym bagatela chce się sam dowiedzieć, gdzie mnie to zaprowadzi, chcę sprawdzić jeszcze ten inkubator. Enzymy wylęgowe. Jaja gatunku lewiatana cesarskiego są przyczepione do jakiegoś rodzaju inkubatora. Wygląda na to, że w normalnym cyklu życiowym lewiatany cesarskie zakopywały swoje jaja w płytkich wodach, gdzie różne materiały organiczne w ziemi powodowały ich wykluwanie. Sądząc po inkubatorze, obcy uciekli się do opracowania sztucznych enzymów wylęgowych, które symulowałyby naturalne środowisko wylęgowe, lecz nie mogli oni znaleźć pasującej formuły. Biorąc pod uwagę obszerne informacje na temat lewiatanów cesarskich, wciąż istnieje możliwość stworzenia sztucznego enzymu wylęgowego z wykorzystaniem miejscowych składników, jednak być może jedynym pozostałym źródłem tych informacji jest sam lewiatan cesarski. I fotka numer dwa? Nawet bez tego, chowaj to. I dziękuję. Miniaturka na odcinek. Aha, to jest wprowadź, myślałem, że uzyskaj. Dobra, ale czekaj. Czyli jeśli ja teraz użyję prona,
A, patrzcie, też nie atakuje. Czyli jeżeli ja użyję teraz prona, żeby tu się dostać... Oczywiście pron jest tutaj zbędny, ale ja go wykorzystam, żeby szybciej tu wejść. Okej, okay, otwieramy przejście. Mamy portal. O! O, jak mnie smagnęła! With the passage you've opened, my young can leave this place. But first they must feel the time is right and break free of their shells. This is what the others could not force from me. To you, I give the secret willingly. Enzymy wylęgowe. Jest tutaj. O, proszę! Próbki nasiona potrzebuje. Substancja organiczna pochodząca od roślin występujących na naturalnych terenach godowych Lewiatana Cesarskiego. Stworzona, by wywołać wykluwanie się jaj. Grzyb, krzak bulwowy, widmowe ziele. Wait a minute! Czekaj. Portale! Czy portale mogą mnie zaprowadzić do wszystkich tych miejsc, gdzie znajdują się te potrzebne mi składniki? Kurde, muszę sprawdzić i się dowiedzieć. No na pewno nie portal z działem, nie? Ten mnie tam nie zaprowadzi. No, odznaczy się foteczki. Sprawdzamy teraz to. Oj, ale się muszę inaczej ustawić, bo nic nie widzę. Dostępne dane biologiczne wykorzystano do odtworzenia wpływu obcych bakterii na naturalny cykl życia Lewiatana Cesarskiego. Lewiatany te żyły prawdopodobnie w pobliżu rowów oceanicznych planety i przemieszczały się tam w małych stadach, zbliżając się do powierzchni, aby zżerować na ogromnych ilościach mikroorganizmów w płytkich wodach. Wielkość rodziny była mocno ograniczona ze względu na dostępne pożywienie. Potomstwo prawdopodobnie rozdzielało się, będąc w młodym wieku i tworzyło własne stada w innym miejscu. Biorąc pod uwagę ich małą populację, gody i składanie jaj były prawdopodobnie rzadkim wydarzeniem. Być może nawet jednorazowym wydarzeniem w przeciągu całego ich życia. Gatunki prawdopodobnie miały preferowany obszar składania jaj. Udany wylęg był zależny od warunków środowiskowych. Przez rzadkość tego wydarzenia niemożliwe jest dokładne obliczenie tych warunków. Nie ma dowodów na poparcie faktu, że wszyscy przedstawiciele gatunku byli odporni na obce bakterie. Nawet jeśli tak jest, istnieją dowody na to, że uwolnienie tej bakterii zdziesiątkowało życie na planecie, co miało katastrofalne skutki dla ilości pożywienia cesarzy i ich współczynnika przetrwania. Symbiotyczny związek między tym gatunkiem a innymi formami życia powstał prawdopodobnie jako bezpośredni wynik infekcji bakteryjnej. Te formy życia, które nauczyły się utrzymywać przy życiu Lewiatana Cesarskiego, przetrwały dzięki jego pomocy. To może wyjaśnić ogromne obszary martwego oceanu wokół odległych obwodów lokacji Lewiatana Cesarskiego. Holy boy! Dobra, na start sprawdź może ten portal, gdzie mnie zaprowadzi. Mam tylko nadzieję, że zaprowadzi mnie tam z pronem, a nie tylko mnie. Ale okej, jestem w pronie. Czy to jest działo? No nie, ja byłem tak blisko znalezienia pierwszego portalu. Nie, ja jest, nie no. Jestem ślepy, ale nie jestem głuchy, słyszę Reapera. Dobra, ale czekaj. Co ja mu... Proszę, słyszę i akurat go widzę. Tam sobie pływa. Tfu, na ciebie. Dobra. To jest reaktor, to mnie nie interesuje. 1800 metrów ode mnie, prawie 2 kilometry względem tego miejsca. O, kolejny kawałek reaktora jądrowego. Jak ja szybko mogłem to znaleźć, nie? A wystarczyło tylko poszukać. To jaka muzyka gra? Okej, jestem w MBE. Tylko i wyłącznie po to, żeby sobie stworzyć teraz... Myślę, że radio jeszcze jest ten, ale tylko po to, że stworzę teraz te enzymy wylęgowe. Rób tasie. Dobra, a teraz czeka mnie powrót
do tego akwarium. Tak więc... YOLO. Okej, siemesone mordy. Po cięciu jestem z powrotem! W akwarium naszej koleżanki, nazywam ją Emma. Bo wiecie, emperator, hehe, taka gra słów, nie? Dobra, głębokie zanurzenie. Zaraz przy inkubatorze. Wprowadźmy enzymy wylęgowe. Żyją wszystkie! Ale zajebiście! O, mogę młodego zeskanować. Nice. Wow! Dobra, wita się tylko, okej, okay, wiem, że coś się stało. Czemu nieskończony tlen? Chyba coś się popsuło. O nie! My young are swimming for the shallows. I thank you. Their freedom is my end. What will it be like, I wonder, to go to sleep and never wake up? Perhaps next we meet, I will be an ocean current, carrying seas to a new land. Or a creature so small, it sees the gaps between the grains of sand. Farewell, friend. Oh, kurde. Czyli ona teraz umrze! Welcome aboard, Captain. O nie! Kurde no. Widzę, to nie poradzę. A prawie mi prona ktoś rozwalił, widzę. Dacie w ogóle wiarę, że ja po drodze do tego portalu zgubiłem drogę i zamiast wylądować pod... wyspą z dzia... Czy to jest enzym? Czy możemy się wyleczyć? Ja zamiast wylądować pod wyspą z dziem, wylądowałem pod pływającą wyspą i dosłownie zalazłem do tego akwarium z buta, bo potem jeszcze chciałem przez krótką chwilę... Chciałem znaleźć portal, który... ten... Chciałem znaleźć portal w Lost River, ale też go zgubiłem. Ej, no, ej, chyba jakiś glitch właśnie ma miejsce, no i ja, ej, literalnie, ja mam cały czas pewny tlen. Skoncentrowany enzym 42! Nice. I co, jesteśmy zdrowi? Yeah. Vital signs normal. No remaining sign of bacterial infection. Zajebiście, czyli możemy teraz wyłączyć działo. No dobrze, że jesteśmy na wyspie z działem. W sumie zróbmy to od razu, czemu nie? Dobra, niech się naładuje ten dopalacz. A to było troszkę wyżej, czy... Nie, to było chyba tutaj dalej. A bo wiecie co? Nie, wyłączymy i opuścimy tę planetę w kolejnym odcinku, do którego już teraz bardzo serdecznie Was zapraszam. Pewnie będzie on no, dość krótki, bo większość czasu zajmie raczej...
nazwał napisy końcowe, no ale to nie to jest ważne. Na koniec tego odcinka, La Grande Finale, dochodzę tutaj, a wyłączeniem tego zajmiemy się w kolejnym odcinku. Ode mnie póki co to tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia. Cześć!